Słuchowisko na pełnym morzu. Ciekawe, czy ta Rosemary gra tak dobrze, jak piszą mnie w gazetach. To naprawdę ona? Nie, dość, że jest taka piękna, to jeszcze taka utalentowana. Kochanie, zajmij swoje miejsce. O, próbowałaś tych krewetek? Są wyśmienite. Dzień dobry, pani detektyw. Jak mija rejs? Wyjątkowo przyjemna podróż, dziękuję bardzo. Rodzice z niecierpliwością czekają na odwiedziny. Chcą odwdzięczyć się za pomoc. Ależ nie, nie ma za co dziękować. Jak będę w Londynie, z pewnością wpadnę na herbatkę. Słyszałam, że pani córka jest gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Jeszcze nie miałam okazji usłyszeć jej na żywo. No, w takim razie ma pani szczęście. To jej ostatni koncert przed turnę po Europie. O! Już czas zająć swoje miejsca. Mam szczerą nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Koniecznie spróbuj bufetowego kawioru. Przed państwem nasza wschodząca gwiazda, Rosemary Williams. Proszę o spokój. Wraz z załogą dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać tę sytuację. Do tego czasu nikt nie opuści tego pomieszczenia. Nie! Moje dziecko! Moja ukochana córka! Ona nie żyje! Musi przecież żyć! Rosemary! Pani Williams, proszę się odsunąć. Podajcie jej wody. Pani Williams, muszę wstać. Zabierz się do mojego biura. Pani Williams, na pewno znajdziemy sprawcę. Policja przybędzie dopiero rano. Jesteśmy za daleko od portu. Panie kapitanie, nazywam się Elizabeth Smith i jestem detektywem. Pani Williams to przyjaciółka mojej rodziny. Dopilnuję, żeby zabójca został schwytany. Co się właśnie stało? Pani detektyw! Ja nie wiem, jak sobie bez niej poradzę. Byłyśmy jak dwie połówki jabłka. Takie dopasowane. Ja cudowna skrzypaczka. Ona świetna wiolonczelistka. Co za tragedia! Doskonała gra aktorska. Ale nie musisz już udawać. Gra aktorska? Wypraszam sobie! Wie pani, jak ciężko znaleźć przyjaciółkę, która ma wyczucie stylu? Z kim ja mam się teraz pokazywać na balach? Z tą pyszczatą pianistką? Dobrze. Przejdźmy do konkretów. Jak czułaś się ze świadomością, że twoja przyjaciółka dostała angaż na tournée, kiedy ty ledwo dostałaś pracę na tym statku? Wypraszam sobie! Czułaś rozgoryczenie? A może zazdrościłaś pani Williams dobrze prosperującej kariery? Rozgoryczenie? W tych czasach ludzie nie mają w sobie za grosz gustu do muzyki. Ale nie o prawdziwy talent tutaj chodziło. Wszystko zawdzięczała urodzie. To żadna tajemnica, że Rosemary torowała sobie drogę na szczyt. Czym? Rozwiązłością. Wystarczy spojrzeć na listę jej kochanków.
Jeden był krytykiem, drugi znanym dyrygentem, a trzeci nie tylko wpływowy, ale także żonaty. Żonaty? Tak. Ta dziewucha nie miała w sobie ani trochę wstydu. Spotykali się nawet tutaj. A on też niezłe ziółko. Niech sobie pani wyobrazi, że przytargał ze sobą żonę. Interesujące. W takiej sytuacji musiało dojść do jakiegoś konfliktu. Dwie kobiety, jeden mężczyzna. To nie wróży dobrze. A żeby pani wiedziała, nawet przed koncertem, kiedy chciałam pożyczyć kalefonię do przetarcia smyczka, kłócili się w garderobie. Z Rosemary zawsze są jakieś afery. Niestety, nie usłyszałam szczegółów, bo gdy tylko Sir Hardman mnie zobaczył, od razu zatrzasnął mi drzwi przed nosem. Sir Hardman? Tak, tak. A w każdym razie okropna jędza z niej, a to jeszcze nie wszystko. Mogę opowiedzieć, co zrobiła przed naszym występem w Cambridge. Dzień przed wypiła razem z jakimś nowo poznanym oficerem całą butelkę bimbru i wtedy... Dobrze, dobrze. Już wystarczy, dziękuję. Sir Hardman, myślę, że powinniśmy porozmawiać. Kochanka nie żyje. Żona nie ma pojęcia o romansie. Wszystko układa się po pana myśli, Sir Hardman. Ten wieczór przyniósł panu wiele korzyści. Czyli pani już wie? Nie trudno było wydedukować i połączyć fakty. Zastanawia mnie tylko, dlaczego zrobił pan z tego takie teatralne przedstawienie. Niełatwiej było zabić kochankę po cichu? Tylu świadków tylko komplikuje sprawę. Na dodatek musiała patrzeć matka na śmierć jedynego dziecka. Podziwiam pana wyrachowanie. Pani sobie ze mnie kpi? Czy za wyrachowanie uważa pani planowanie wspólnej przyszłości? Kochałem tę kobietę. Podjąłem decyzję, żeby zostawić dla niej żonę. Nawet nie zdaję sobie pani sprawy, jak bardzo teraz cierpię. Straciłem dzisiaj nie jedną, a dwie osoby. Co ma pan na myśli? Co z pani za detektyw, skoro nie wiedziała pani o ciąży Rose? A kłótnia przed występem? Chodziło o dziecko. Nie chciałem, żeby jechała na turnę. Ale dla Rose priorytetem była kariera. Ja naprawdę nie rozumiem, czego pani ode mnie oczekuje. Myślę, że jestem ostatnią osobą, która mogłaby cokolwiek powiedzieć na temat tej przeciętnej wiolonczelistki. Oczywiście to była wielka tragedia. Panie, świeć nad jej duszą. Ale naprawdę nie wiem, o czym pani chce ze mną rozmawiać. Każda informacja jest przydatna. A pani wydaje się być bystrą kobietą, pani Hardman. I z tego, co kojarzę, zajmowała pani miejsce na balkonie, skąd doskonale widzę całą salę. Czy zauważyła pani coś podejrzanego? Och, to wszystko działo się tak szybko. Proszę mi wybaczyć, ale nie dostrzegłam niczego w tym całym zamieszaniu. A pani mąż? Nic nie zwróciło jego uwagi? On widział to samo, co ja. Był cały czas przy mnie. A to ciekawe. Widzi pani, mąż twierdzi, że nie było go wtedy z panią. A to stary drań. Znowu był na schadzce z tą wywłoką. Byłam mu wierna przez 20 lat. Całe 20 lat. A miałam adoratorów, niech sobie pani nie myśli. Miałam okazję, ale nie, nie. Mówiłam sobie, będę lepsza, będę opiekować się domem, będę sprzątać i gotować. I co mi z tego przyszło? W końcu karma ją dopadła. Dobrze, że nie żyje, bo inaczej zostałabym bez grosza przy duszy. A teraz przynajmniej mam szansę odbudować swoje małżeństwo. Nie wiem, jak pani planuje odbudować małżeństwo zza krat. Słucham? Niedoczekanie, to mnie pani podejrzewa. Skąd ja niby miałabym wziąć pistolet? Pistolet. Kapitanie, proszę dotrzymać towarzystwo pani Hardman.
Dzień dobry, pani Smith. Czy mogę w czymś pomóc? Była pani tutaj wcześniej? Oczywiście, że tak. Przecież do moich obowiązków należy utrzymanie porządku i zapewnienie komfortu naszym gościom. Zapytam wprost. Zabrała pani coś z mojej szuflady? Przepraszam, ja nie chciałam. Naprawdę, zwykle tego nie robię. Proszę nie mówić mojej przełożonej. Co pani zabrała? Ja naprawdę nie chciałam. Te perfumy tak pięknie pachniały. Te perfumy? Jakie perfumy? No wie pani, zwykle psikam się tym rozmary. Ja bardzo lubię zapach trawy i cytrusa. Och, dodaje mi tyle świeżości. No przecież ja też muszę się jakoś prezentować przy tych wszystkich gościach. Jestem niezamężna, a kręci się tutaj tyle przystojnych dżentelmenów. Takich jak pan Hardman. Nie wiem, co matka panny Williams miała do ich związku. Dzisiaj tak burzliwie się kłóciły. Teraz pewnie żałuję, że jej ostatnia rozmowa z córką tak wyglądała. Rosemary kłóciła się z matką? No tak, tak. Dzisiaj, gdy zmieniałam pościel w pani pokoju, słyszałam ich emocjonalną sprzeczkę. Nie wyglądało to zbyt dobrze. Powiem szczerze, że aż zaczęłam współczuć panience. Nigdy nie widziałam pani Williams tak wytrąconej z równowagi. Może oprócz tego jednego razu. Wie pani, kiedy jej mąż zostawił w spadku całą fortunę córce. I nic nie zostawił pani Williams? Nie wiem, jak to wyglądało, ale to ona miała zarządzać całym majątkiem. Oczywiście do czasu zamążpójścia panienki Rosemary. Czy to możliwe, że pani Williams weszła do mojego pokoju? Drzwi były cały czas otwarte, a ja poszłam po świeże ręczniki. Więc jest to całkiem możliwe. O! Pani Williams! Czuje się już pani lepiej? Może ma pani ochotę na spacer? Odetchnąć świeżym powietrzem? No, oczywiście. Przyda mi się chwila wytchnienia. Och, czy widzi pani ten świt? Powoli dobijamy do portu. A to? To daje mi nadzieję. Czy znalazła pani mordercę mojej córki? Myślę, że wiele wyjaśniło się po mojej ostatniej rozmowie. No tak. Mogłam się domyślić. Ta Hardman zawsze miała jędzowaty charakter. Mężurek przyprawił jej rogi, więc ona zemściła się na mojej biednej córce. Moje jedyne dziecko. Nie wiem, jak ja się po tym pozbieram. Tak. Taka wersja byłaby logiczna. Ale Josephine, ja już poznałam całą prawdę. W słuchowisku wystąpili Maja Maranda jako detektyw Elizabeth Smith, Agata Nalepa jako Caroline, Arkadiusz Składowski jako żonaty kochanek Rosemary Antony Hardman oraz kapitan statku, Sara Sikora jako Penelopa Hardman, Julia Niewola jako pokojówka, Aleksandra Malatyńska jako Josephine Williams. Reżyseria Klaudia Leśniak.